Dzisiaj na budowę wjeżdża stolarz. Stolarz, który zrobi nam nowe okna i drzwi. Stolarka drzwiowa jest elementem wizytówkowym w starych domach. Jeśli podoba się Wam to, co dla Was nagrywam, pamiętajcie o kliknięciu w dzwoneczek po to, aby dostać powiadomienie, co będzie w dalszych częściach serialu Remontowe Rewolucje. W poprzednim odcinku Remontowych Rewolucji w kamienicach pokazaliśmy Wam, jak inwestorzy mogą kupić sobie więcej czasu. Poznaliście również twarde dane na temat ruchu turystycznego w Toruniu, co dowiodło temu, że w apartamenty naprawdę warto inwestować. Dziś wrócimy do tematów technicznych związanych z miodową faktorią. Dowiecie się, w jaki sposób jest tworzona rama okienna, jak wybrać odpowiednią szybę i co warto ustalić z konserwatorem zabytków, jeśli chcemy uniknąć niespodzianek. Lecz zanim o tym, posłuchajcie co nieco o planowaniu, nie tylko swojej pracy, ale i rozrywki. Mam na swoim koncie 2 półmaratony. Do pierwszego z nich przygotowywałem się profesjonalnie, z trenerem. Ćwiczyłem 3 razy w tygodniu. Do drugiego przygotowywałem już się troszeczkę mniej, tak bardziej spontanicznie. Było to trudniejsze wyzwanie na pewno. A za trzecim razem, bardzo spontanicznie, pod wpływem chwili, pobiegłem 15 km. Tylko moja psychika przyczyniła się do tego, że dobiegłem te 15 km. Natomiast na samej mecie myślałem, że będę musiał wyjechać stamtąd karetką na sygnale. Brak przygotowania to przygotowanie do porażki. I właśnie za tym trzecim razem, jak biegłem długi dystans, to odczułem to na własnej skórze. Mój organizm nie był absolutnie przygotowany. Tylko siła woli i nastawienie na cel, na rezultat doprowadziło mnie, że wczołgałem się na metę. Natomiast nie było to na pewno odpowiedzialne zagranie względem bezpieczeństwa. Jak mowa o wyzwaniach, to właśnie w tym tygodniu z całą załogą przeprowadziliśmy wyzwanie pod tytułem Gashen Challenge, które miało na celu pomoc chorym dzieciom. Każdy z nas przelał po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych na konto pomocy dzieciom. Było to niesamowite przeżycie, zarówno pod kątem tego, że czynimy dobro, pomagamy innym, ale również pod kątem zabawy, wspólnego przedsięwzięcia. Zrobiliśmy wspólnie coś utylitarnego, coś pożytecznego, a w tym przyjemnego. Wymagało to odpowiedniego zaplanowania. Mikrofony, oświetlenie, kamera, zespół, czyli wszyscy musieli o jednej godzinie zebrać się w jednolity kolor ubrani po to, abyśmy nagrali w sposób spójny, zorganizowany materiał filmowy, w którym nominujemy dodatkowe osoby do pomocy innym. Często słyszę na placu budowy, tego się nie da zaplanować. Jak się uda, to się uda. Jak nic innego się nie wydarzy, to zrobimy to. Natomiast planowanie na placu budowy jest ultra szczególne i takie sformułowania nie znajdują aprobaty u mnie. Dlatego zawsze określamy termin, określamy cel, aby był realny. Dobre planowanie to podstawa do sukcesu w przedsięwzięciu polegającym na remoncie kamienicy. Pamiętajcie, że cel musi być wymierny, ambitny, realny. On musi być terminowy, czyli określony w czasie i określony, oznaczony, sprecyzowany. Właśnie na tym polega odpowiednie planowanie. A kółko zarządzania polega na tym, że najpierw planujemy, później realizujemy, czyli działamy i ewentualnie przeplanowujemy. I później wdrażamy zmiany po to, aby dalej przejść do działania. Natomiast cel musi być określony i oznaczony w czasie, sprecyzowany po to, abyśmy mieli do czego dążyć. Zabawa zabawą i choć często mówi się, że spontan jest najciekawszą formą fanu, to mimo wszystko planowanie jest bardzo pomocne, również w kwestii rozrywki. Jeśli nie będziemy jej planować, to w wirze pracy możemy o niej zapominać, a to nic dobrego dla psychiki i zdrowego podejścia do biznesu. Zajrzyjmy na ulicę Jakuba 13 i zaczerpnijmy nieco technicznej wiedzy od naszych specjalistów. Jak myślisz, ile czasu trwa produkcja okien? W
Poznajcie pana Marka, który, jak policzyliśmy, zamontował już nam ponad 100 okien w ostatnich latach. Produkcja okien drewnianych to nie lada wyzwanie. Dlatego zobaczycie, usłyszycie, jak to wygląda od zaplecza. Panie Marku, jak wygląda produkcja drewnianych okien? A więc tak, na początek trzeba zakupić, wiadomo, klejonkę. Nie? Klejonka składa się po prostu z trzech warstw, po to, żeby po prostu się nie wyginało i nie wypaczało. Nie? Następnie docinamy, wiadomo, docinamy, frezujemy, kleimy, a następnie przychodzi obróbka szlifowania, malowania, potem okuwanie i szklenie. Następnie całe okno, które już jest gdyby gotowe do montażu, przyjeżdżamy na budowę i montujemy na budowie. Okej, a te elementy takie estetyczne, czyli te takie wszystkie żłobienia, to jak robicie te takie... Wszystko wykonujemy na frezarkach, bądź zakupujemy gotowe elementy, w zależności od tego, od wymogu konserwatorskich. No właśnie, jak jesteśmy przy konserwatorze, to jak wyglądają ustalenia z konserwatorem zabytków w strefie, która jest objęta ewidencją lub ochroną zabytków? Znaczy, wszystko wykonujemy zgodnie z projektem, tak jak konserwator sobie zażyczy. Także nie możemy nic zmieniać po swojemu, wszystko musimy wykonać tak, jak powinno to być. Ważnym aspektem jest to, że jak wykonujecie jakieś zmiany w wizerunku zewnętrznym budynku lub jeśli budynek jest w pełnym rejestrze zabytków, to również to, co w środku, musicie najpierw zrobić projekt takiej realizacji, przekazać to wykonawcy i wykonawca zgodnie z projektem i z decyzją konserwatorską wykonuje takie prace. A ile trwa taka produkcja okien? W zależności od ilości, ale powiedzmy tak tutaj, w tym budynku, to około miesiąca. Około miesiąca. Tutaj ile okien mamy? Tu jest okien 29 sztuk. 29 sztuk. Plus parapety. Plus parapety. No właśnie, a parapety od środka i od zewnątrz, jakie tutaj będą? Parapety będą drewniane, z drewna klejonego, z sosny. Z drewna klejonego. Tak, a na zewnątrz to tak, na zewnątrz już inny wykonawca, tytan, cynk. Okej, a proszę powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę przy produkcji okien? To znaczy, na pewno trzeba zwrócić uwagę na jakość materiałów. Zakupujemy materiały o dobrej jakości, na przykład okucia sygienia. Szyby bierzemy z firmy Lumak. To jest bardzo dobra firma, na której żeśmy się jeszcze nie zawiedli. A szyby jakie tutaj są? Szyby są zespolone o współczynniku przenikania ciepła K1.0. Okej, super. Dobrze, dziękuję panie Marku, czekamy na efekt w takim razie. Dziękuję również. Dziękuję. Niby tylko okna, mogłoby się wydawać, ale kto pomyślałby, że idzie za tym tyle cennych informacji? A już w następnym odcinku Remontowych Rewolucji zaprosimy Was na rozmowę z radcą prawnym, z którym poruszymy bardzo ważny temat dotyczący zasad nieuczciwej konkurencji. Czy lojalność i szacunek mają dziś jakieś zastosowanie? Czy warto sądzić się o utracone korzyści, czy może lepiej robić swoje i patrzeć, jak karma wraca? Zapowiada się bardzo ciekawa rozmowa. Do zobaczenia za tydzień.